Myślę, że najciekawsze w tej wystawie, poza oczywiście eksponatami, do których należą zdjęcia, filmy, narzędzia, duże maszyny, to są przede wszystkim wspomnienia ludzi. Przemysł to nie tylko technologia, przemysł to nie tylko urządzenia, nie tylko ciągi technologiczne, ale to są przede wszystkim ludzie, którzy ten przemysł tworzyli, więc na naszej wystawie można odnaleźć ten balans między jednym a drugim. Tą pierwszą technologiczną część w taki sposób najbardziej spektakularny reprezentują młoty i inne maszyny hutnicze, no ale najbardziej spektakularne, wielkogabarytowe to są właśnie te młoty. Zresztą jeden z młotów znajdujących się na naszej wystawie od pewnego czasu uruchamiamy, więc jeżeli Państwo chcieliby zobaczyć, jak taki młot hałasuje, wyobrazić sobie, jak kilkanaście czy kilkadziesiąt takich młotów mogło wypełniać dźwiękiem hale huty, to można tego u nas również doświadczyć. Natomiast ta druga ludzka sfera to są wspomnienia pracowników, pracownic hut, nie tylko tych chorzowskich, nie tylko dawnej huty Batory i huty Kościuszko, ale też hut miast ościennych. I to jest taki bezcenny materiał, bezcenne opowieści dotyczące właśnie bardzo indywidualnych rzeczy, czasami bardzo prywatnych, ale takich, których no już praktycznie nie mamy okazji wysłuchać, jeżeli do tych pracowników się nie zwrócimy. Tych filmów na wystawie znajdziecie Państwo 120. One są tematycznie przypisane do tematów stanowisk i stanowią, tak jak powiedziałem, bezcenne wspomnienie z pierwszej ręki, a smaczku jakby temu dodaje to, że część z tych osób, których wspomnień Państwo możecie wysłuchać na ekranach umieszczonych na wystawie, również jest przewodnikami po naszej wystawie, więc każdorazowo, korzystając z usługi przewodnika, macie Państwo gwarancję, że taką relację bardzo unikatową, bardzo prywatną z pierwszej ręki Państwo dostaniecie. Muzeum Hutnictwa w Chorzowie warto odwiedzić przede wszystkim dlatego, że jest to jedyne tak duże muzeum poświęcone hutnictwu tej ery przemysłowej w Polsce. I chciałbym podkreślić bardzo mocno, że tak naprawdę to hutnictwo w porównaniu z górnictwem jest tą częścią bardzo ważną dziedzictwa górnośląskiego, o której zapomnieliśmy, która nie była do tej pory udokumentowana, która nie miała swojego miejsca. Więc jeżeli Państwo chcecie się przekonać, jaką rolę pełniło hutnictwo dla naszej tożsamości, dla tożsamości regionu, dla jego dziedzictwa, dla jego kultury, to jest właśnie to miejsce, w którym kompleksowo Państwo tą wiedzę możecie uzyskać. A biorąc udział w naszych wydarzeniach, no myślę, że dodatkowo po prostu dobrze się bawić.